Moi kochani, jeżeli masz przyjaciela od serca, masz przyjaciela, z którym możesz konie kraść, masz przyjaciela, na którym możesz polegać i nagle tak się zdarzy, że ten przyjaciel powiedział coś, co poczułeś, poczułaś, że ten przyjaciel z ciebie zakpił, zadrwił, że ten przyjaciel wcale nie jest twoim przyjacielem, tylko że jest wrogiem. Kiedy poczułaś lub poczułeś, zrozumiałeś lub zrozumiałeś, że coś jest nie w porządku z tą waszą przyjaźnią, bo gdyby on przecież był przyjacielem, to by się tak nie zachował lub tak by się nie wyraził. Kochani, uwaga, teraz będzie trudne, ale prawdziwe. Jeżeli poczułaś coś takiego lub poczułeś coś takiego, a przyjaciel jest przyjacielem od wielu lat, jest kimś, na kim mogłaś polegać przez wiele lat i nagle się zachował niewłaściwie, w taki bolesny dla ciebie sposób, to cię informuję, szansa na to, że ten twój przyjaciel jest wrogiem, który się ukrywał latami, jest niewielka. Prawdopodobnie problem leży gdzie indziej. Problem leży w tym, że ten przyjaciel, przyjaciółka niechcący poruszyli temat lub się zachowali w sposób, który ci się kojarzy z jakimś przykrym wspomnieniem z dzieciństwa, z przeszłości. I nagle poczułaś się źle, nie dlatego, że przyjaciel chce ci dokopać, tylko poczułaś się dlatego, że sytuacja ci dokopała, a ten twój przyjaciel nadal jest twoim przyjacielem. Dlatego, jeżeli masz prawdziwego przyjaciela, a jak sprawdzić, czy ktoś jest prawdziwym przyjacielem, to zapraszam do mojego testu, jak sprawdzić, czy ktoś jest moim przyjacielem i jak dużym jest przyjacielem, to jeżeli on jest, ona jest przyjacielem, przyjaciółką, to znaczy, że ty masz okazję zadbać o siebie, bo wiesz, gdzie szukać tej drzazgi, którą należy usunąć, a nie przyjaciela, drzazgę nieprzyjaciela.